Miło jest poznawać fajnych ludzi, fajne osoby. Miło byłoby poznać Ciebie osobiście. A co z poznaniem Boga? Bo Bóg chce być poznawany osobiście i to przez Ciebie. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje. Dziś kończymy cykl poświęcony błogosławieństwu, Bogu, który błogosławi, temu, że i my możemy błogosławić. I zaczęliśmy ten cykl od tego pięknego błogosławieństwa ze Starego Testamentu, z Księgi Liczb, 6 rozdziału, 3-4. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą i niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Wow, co za ładunek Bożej dobroci, Bożej przychylności, który, jak sobie potem patrzyliśmy, może być obecny w Twoim życiu dzisiaj dzięki wierze w Jezusa. Bo list do Efezjan 1:3 mówi, że w Chrystusie Bóg napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. O tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Myślałem sobie, że taką ważną częścią błogosławieństwa dla mnie jest to, jak mówi jeden z psalmów, że moim szczęściem jest być blisko Boga. Poznawać Go, że tak naprawdę tu chodzi o Bożą obecność, o traktowanie Boga jako właśnie osoby, która jest obecna, która jest bliska. I chciałbym dzisiaj powiedzieć właśnie o tym, że to jest nasze błogosławieństwo, że przez wiarę w Jezusa możemy poznawać Boga. Poznawać. Co znaczy poznawać? Tak jak kogoś poznajesz, przekonujesz się, jaki jest, przekonujesz się, co lubi, czego nie lubi, jakie ma wartości, jak się zachowuje, jaki ma styl. I tak samo jest z Bogiem. Ty możesz Go poznawać, rozmawiając z Nim, przede wszystkim czytając Jego Słowo. Kiedy nie znamy Bożego Słowa, to pojawiają nam się różne wyobrażenia, różne pomysły tego, jaki Bóg może być. A kiedy zwłaszcza czytasz sobie Ewangelię, kiedy patrzysz na Jezusa, to widzisz, jaki jest Bóg w działaniu. Bo Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby objawić nam serce Ojca. I zobaczcie, my od razu w Ewangelii Jana 17, werset 3. Jest tam powiedziane, a to jest życie wieczne, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Bóg chce być znany. Świetna wiadomość. Bóg nie chce być w Twoim życiu Bogiem dalekim, Bogiem zdystansowanym, Bogiem odległym, ale chce być Bogiem, którego znasz. To jest piękne, kiedy patrzymy na Jezusa. Zobaczcie na przykład, kiedy Jezus staje przed grobem Łazarza w Jana 11. Staje przed grobem Łazarza i prosi, aby odsunięto kamień i zaczyna się modlić, ale jak? Mówi, Ojcze, dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Co za stwierdzenie. Jezus tak dobrze znał Ojca, który właśnie taki jest. Że wysłuchuje modlitwy Syna, wysłuchuje modlitwy Bożego Dziecka, bo my dzisiaj modlimy się w imię Jezusa, to Jezus jest pośrednikiem naszych modlitw. Jezus znał Ojca, widział Ojca czyniącego i pokazywał Ojca ludziom. Pokazywał Ojca nauczając, pokazywał Ojca uzdrawiając, pokazywał Ojca przywracając wzrok, słuch, uzdrawiając chromych, nauczając Bożej sprawiedliwości. Jezus znał Ojca i pokazywał to będąc z ludźmi. Jezus w ogóle lubił być z ludźmi, bo przyszedł do ludzi, przyszedł dla ludzi, żeby ich zbawić. Więc mieć życie wieczne to znać Boga. Znać Boga. Zobaczcie, że Ewangelie mówią, że Jezus miał przyjaciół, Jezus miał znajomych. Po śmierci Łazarza Jezus autentycznie płakał. Autentycznie płakał, bo widział fizycznie skutki śmierci w życiu swojego przyjaciela. Jezus zaprzyjaźnił się też z Zacheuszem, mówiąc o tym, że chce przyjść do jego domu i zjeść z nim posiłek, co zaowocowało nawróceniem, przemianą serca i życia Zacheusza. Więc Jezus
nie tylko chce dać się poznać, ale daje się poznać. I te ludzkie obrazy bardzo pomagają nam zrozumieć, że właśnie Bóg nie chce być Bogiem zamkniętym gdzieś w kościele, w tabernakulum jedynie, czy w sali nabożeństw gdzieś. Nie, Bóg jest obecny. Jego obecność, On jest obecny i przez wiarę w Jezusa my możemy chodzić z Bogiem. Tak jak Henoch chodził z Bogiem, my możemy dzisiaj chodzić wypełnieni Duchem Świętym. Możemy chodzić z Bogiem i przeżywać z Nim różne sytuacje w naszym życiu. I to jest błogosławieństwo. To jest największe szczęście, mieć świadomość, że On jest blisko mnie, nawet w trudnych momentach, bo mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że błogosławieństwo czasami prowadzi nas przez trudny czas, przez czas choroby, przez czas walki o pracę, przez czas jakichś zmagań relacyjnych, ale my właśnie wtedy potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I pamiętacie, że Psalm 23 mówi, że choćbym przechodził ciemną doliną, czyli tą doliną śmierci, doliną przekleństwa, doliną, w której wydaje się, że błogosławieństwa nie ma, to gdy ja tam wchodzę, wierząc w Jezusa, gdy ja tam idę z moim Bogiem, gdy ja idę wierząc, to niosę ze sobą błogosławieństwo. I inni mogą to błogosławieństwo widzieć, mogą z niego czerpać. Ja wchodzę tam jako naczynie wypełnione Bogiem. Bo Jezus mieszka we mnie, bo jestem wypełniony Duchem Świętym i Bóg Ojciec powiedział, że gdy będziemy posłuszni, to On umiłuje nas i przyjdzie do nas. Więc cała Trójca jest zainteresowana tym, żeby być z nami, być blisko. Piękna, piękna obietnica Bożego błogosławieństwa i takie ważne jest, żeby jej nie stracić. Dlatego tak praktycznie bądźmy ludźmi, którzy błogosławią. Jeżeli potrzebujesz tego, wypisz sobie te błogosławieństwa na karteczkach. Liczb 6, Efezjan 1:3, 2 Koryntian 1:20. Chociażby te wersety, albo jakieś inne twoje ulubione. Wypisz sobie, powieś na lodówce, powieś na lustrze, powieś na szafeczce nocnej. Nie wiem, niech się wyświetlają w telefonie. No zrób coś, żeby to, naucz się ich na pamięć. Niech to słowo ci towarzyszy. Błogosławieństwem, szczęściem jest być blisko Boga. Szczęściem jest znać Jego słowo. Dzisiaj rano obudziłem się i miałem do Boga jakieś pytanie. Coś, jakiś taki ciężar pojawił się w moim sercu. I nagle poczułem, że w myślach wyświetla mi się fragment z Bożego Słowa, z listu do Efezjan. To był akurat fragment, który mówi, że temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy. Efezjan 3:20, z tego co pamiętam. Werset, którego uczyłem się x lat temu, on jest gdzieś we mnie. I gdy dzisiaj rano poprosiłem Pana o to, żeby odpowiedział mi na moje pytanie, ten werset wysunął się. Powiesz, o, to twoja głęboka pamięć. Tak, bo tak nas Bóg stworzył, ale Bóg potrafi uruchomić coś w naszej pamięci. Pamiętacie? Duch Święty, w Ewangelii Jana jest powiedziane, że On nas wszystkiego nauczy, On nam przypomni. I właśnie na tym polega frajda życia z Bogiem, frajda chodzenia z Bogiem, że w różnych sytuacjach ja oczekuję Bożego Słowa, oczekuję Bożego pouczenia, oczekuję Bożej korekty, oczekuję tego, że Bóg będzie zmieniał moje serce, żeby to było serce bardziej kochające, bardziej wrażliwe na innych. Ja potrzebuję Bożego błogosławieństwa. Dlaczego? Bo nie chcę być przekleństwem dla innych, bo chcę być błogosławieństwem dla innych ludzi. Tego życzę też Tobie i proszę Cię, Duchu Święty, pomóż nam, żeby tak właśnie było. I dziękujemy Ci, że Ty w Jezusie Chrystusie masz dla nas wszelkie błogosławieństwo, przede wszystkim pojednania z Tobą, uwolnienia od grzechu, abyśmy mogli przeżywać z Tobą każdy dzień. Pomóż nam, Duchu Święty, niech tak się dzieje. Jeżeli spodobało Ci się to nagranie, wyraź to w jakimś krótkim komentarzu, wyraź swoją aprobatę przez polubienie i udostępnij to. Proszę, udostępnij. Niech niesie się dobra wieść o tym, że życie z Chrystusem to frajda. Frajda życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.